Zastanawiałeś się kiedyś, czy ty i twój umysł to to samo? Czy ty jesteś swoim umysłem? Czy być może czasami twój własny umysł może paść ofiarą iluzji i przysłaniać ci rzeczywistość? Moi drodzy, pytanie, kim ja tak naprawdę jestem, jest jednym z najciekawszych i najważniejszych pytań, jakie człowiek może sobie zadać. Oczywiście jest też zbyt głębokie, żebym poruszał ten temat na tak krótkim nagraniu, ale zrozumienie, że nie jesteś swoim umysłem, może przynieść ci zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość dookoła ciebie, może pomóc ci pozbyć się pewnych iluzji, które masz w głowie, a dzięki temu kolejny raz podnieść jakość twojego życia na wyższy poziom. I o tym właśnie będzie to nagranie. Zapraszam do oglądania. Jednym z pierwszych kroków, które musisz podjąć do lepszego zrozumienia samego siebie, jest pogodzenie się z faktem, że nie masz pełnej kontroli nad swoim umysłem, ani nad swoimi myślami. Zróbmy mały test. Zadam ci kilka pytań, a ty spróbuj powstrzymać się przed udzieleniem w myślach jakiejkolwiek odpowiedzi. Gotowy? Jak ma na imię twoja mama? Ile palców ma człowiek? Jaka jest stolica Polski? Ile to jest 2 plus 3? Ile wynosi pierwiastek z 289? No dobra, to ostatnie to żart. Ale w większości przypadków nie byłeś w stanie powstrzymać swojego umysłu przed reakcją. Żeby zrozumieć to jeszcze lepiej, po obejrzeniu tego filmu spróbuj sobie pomedytować przez kilka minut i skupić się wyłącznie na swoim oddechu. Jeżeli nigdy tego nie robiłeś, to prawdopodobnie nie będziesz w stanie tego zrobić i już po kilku sekundach myśli same zaczną napływać do twojej głowy, nawet jeżeli bardzo tego nie chcesz. Niezłe, co? Ale to jeszcze nic. Jeżeli chcesz wytrzymać dłużej z pustym umysłem, to spróbuj usiąść wygodnie, tak jak do medytacji, opróżnić go ze wszystkich myśli i wtedy jak gdyby zaczaić się na to, jaka pierwsza myśl przyjdzie ci do głowy. Prawdopodobnie potrzebujesz do tego nie więcej niż kilkanaście sekund, więc śmiało, włącz teraz pauzę i zrób to teraz. Gotowy? Czy widzisz, co pokazuje ci to ćwiczenie? Zobacz, że w twoim umyśle powstał podział na obserwatora i na myślącego. Przez to wszystko chciałem ci pokazać, że nie masz pełnej kontroli nad swoimi myślami i one same, często w dość przypadkowy sposób, po prostu przychodzą nam do głowy. To z kolei oznacza, że nie jesteśmy swoimi myślami, a co jeszcze bardziej istotne, nie wszystkie nasze myśli są prawdziwe. A właściwie większość z nich nie jest prawdziwa. Jeżeli chcesz przejąć jeszcze większą kontrolę nad swoim życiem i kierować nim dużo bardziej świadomie, to musisz nauczyć się kwestionować absolutnie wszystkie swoje myśli i przestać w nie wierzyć. Bo może nie masz pełnej kontroli nad tym, jakie myśli pojawiają się w twojej głowie, ale masz już dużo większą kontrolę nad tym, w jakie myśli się świadomie zagłębiasz i które z nich dostają twoją uwagę. Jeżeli w takim razie zerwała z tobą dziewczyna lub chłopak, w twojej głowie może pojawić się myśl: o Boże, co teraz? Już nigdy nie znajdę nikogo tak cudownego. Jeżeli uwierzysz tej myśli, to masz przewalone i prawdopodobnie będziesz sporo cierpiał, aż twój stan emocjonalny się zmieni i powoli zapomnisz. Ale jeżeli w momencie, kiedy pojawia się taka myśl, powiesz sobie: hej, co prawda faktycznie tak czuję, ale świadomie wiem, że to nieprawda, że to tylko iluzja. Na pewno znajdę inną, fantastyczną osobę, z którą mogę stworzyć szczęśliwy związek. To co prawda, twój stan nie zmieni się natychmiast i te myśli nadal będą napływały, ale zmiana w tobie będzie następowała znacznie szybciej i te myśli będą coraz rzadsze. Oprócz tego możesz świadomie odkryć, że zagłębianie się w pewnego rodzaju myśli przynosi ci wyłącznie cierpienie, tylko dlatego, że się w nie zagłębiasz. Weźmy inny przykład. Straciłeś pracę i jesteś załamany. Kiedy rozmawiasz z przyjacielem i widzisz jego wspierającą postawę, to w pewnej chwili nawet zaczynasz sobie z tego żartować. Ale kiedy przychodzi wieczór, jesteś sam i zaczynasz o tym rozmyślać, to ponury nastrój znowu się pojawia.
podążasz za swoimi myślami i dokładnie w tym momencie znowu czujesz się źle. Lekarstwem na szybkie poradzenie sobie praktycznie z każdym problemem jest pozwolenie sobie na to, żeby myśli przychodziły do twojej głowy, bo i tak nie możesz ich całkowicie powstrzymać. I do tego zrozumienie, że jest to iluzja, więc nie warto się w nie zagłębiać. Nie walczysz z tymi myślami, nie uciekasz od nich na siłę, ale rozumiesz, że to, co przychodzi ci do głowy, to bzdura i świadomie nie poświęcasz więcej czasu na rozmyślania. Moi drodzy, to był tylko kilkuminutowy film, ale to podejście jest tak potężne, że może zrobić ogromną różnicę w waszym życiu. Jeżeli nauczycie się kwestionować swoje myśli i wejdzie wam to w krew, to jakość waszego życia może się bardzo podnieść. Bardzo, bardzo podnieść. Wiem, bo sam cały czas to robię. I pamiętam ogromną różnicę, jaką zauważyłem, kiedy faktycznie zacząłem kwestionować wszystko, co przychodziło do mojego życia. Jeżeli chcecie dowiedzieć się znacznie więcej na ten temat, to zapraszam do obejrzenia tego wideo. Jak zawsze zachęcam też do subskrybowania tego kanału, do polubienia mojej strony na Facebooku. Dzięki temu widzę, że doceniacie moją pracę i oczywiście dzięki temu też dużo łatwiej traficie na każdy kolejny materiał. To wszystko na teraz. Do następnej niedzieli. Robert Marek.